Firma Solaris 2 lata temu podjęła decyzję o tym, aby na targach Czechbus, które odbywają się w Pradze od 2011 roku, wystawiać się co 2 lata. I właśnie w tym roku jesteśmy po raz kolejny na najważniejszej wystawie branżowej rynku czeskiego. Rynek czeski jest jednym z ważniejszych rynków eksportowych firmy Solaris. To tutaj mamy bardzo wielu odbiorców, zarówno autobusów spalinowych, ale także bardzo wielu odbiorców trolejbusów i wreszcie od kilku lat autobusów elektrycznych. Na tegorocznych targach Czechbus pokazujemy 2 produkty. Pierwszym z nich jest Solaris Urbino Low Entry Light Hybrid. Jest to produkt, który swoją premierę miał na targach w Kielcach. Autobus o obniżonej masie i niskich kosztach eksploatacji, którego głównym założeniem przy projektowaniu było niskie zużycie paliwa poniżej 30 litrów w sorcie drugim. Drugim pojazdem, który prezentujemy na targach Czechbus 2018, jest Solaris Urbino 12 Electric, pojazd, który zdobył tytuł Bus of the Year roku 2017. Czechy to jeden z głównych rynków eksportowych firmy Solaris. Był to zresztą pierwszy rynek eksportowy Solarisa i to tutaj w 2000 roku dostarczyliśmy pierwsze pojazdy do zagranicznego klienta, dokładnie do Ostrawy. Od tego momentu dostarczyliśmy do klientów w Czechach blisko 1000 pojazdów, z czego bardzo wiele z nich to trolejbusy. Trolejbusy te na rynek czeski dostarczamy we współpracy z firmą Skoda, z którą także rozwijamy nasze elektrobusy.